Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w piątek ponownie odwiedzamy kolegę Mariusza Tosika. U kolegi Mariusza Tosika byliśmy we wtorek, w tym tygodniu, kiedy się odbywał u niego lot finałowy i impreza z tym związana. Wtedy, kiedy my byliśmy, odjeżdżając, już było, widzieliśmy ciemno, na filmie to było wszystko widać, było 39 gołębi. Dzisiaj wprawdzie jeszcze cały czas system jest włączony, konkurs jeszcze trwa. To jeszcze trwa. Tak, jeszcze mamy tych niestety 74. Kolega Jan Bochęciak, za przeproszeniem, świnia, zablokował nam, że tak powiem. Nie, żartujemy, ale po prostu po gołębiu kolegi Jana Bochęciaka tak jakby ustało. Ani wczoraj chyba jeden nie przyleciał? No dzisiaj przyleciał jeden gołąbek niezakoszowany, który był z jakiegoś wcześniejszego lotu kolegów tam drużyna Wiktory. Mhm. Także przede wszystkim witam wszystkich serdecznie, witam Krzysiu. Tak jak wspomniałeś, no jakoś te gołąbki fajnie w tym pierwszym dniu, zaraz po finale, cały dzień się schodziły, jakoś fajnie dolatywały. Wczoraj, tak jak wspomniałeś, Janka gołąb przyszedł. No i zablokował. Tak się śmialiśmy, no. Mówię, Janka gołąb zablokował, ale żeby się Janek nie obrażał, tak, Boże, bo tutaj nie mamy złych intencji. A tam taka ciekawostka jeszcze była, bo chyba następnego dnia, w tym pierwszym dniu trzy ostatnie gołębie to były kolegów i od jednego hodowcy, tego holenderskie, to też taka ciekawostka. Tak, dociągały na samym, tak. Dwa były w pierwszym dniu i trzeci zaraz pierwszy był. Następnego dnia, to też takie dnia. Było dziwne, ale tak było, no nic nie zrobimy na to. Holenderskie gołębie tych gołębi, były zarejestrowane. Tych gołębie, które, przypomnijmy, na lot poszły, było 198. 198. 8, tak. 74 już mamy. No może jeszcze jakieś będą dolatywać. Kiedy dzisiaj będziesz system wyłączał? Nie, jutro będzie. Jutro? Zgodnie z regulaminem 4 doby, także jeszcze do jutra będzie system sobie pracował. Tym bardziej widzimy, że pracuje, bo ten gołąb, który był niezakoszowany, też jest odbity, także no inaczej ja by się też nie się zastanowiłem w pierwszej chwili, czy jest włączony, bo jak nie dochodziły, widziałem, patrzyłem na stronę tej gołębi, nie dochodziły, myślałem coś. No ale tak jest, no nie dziwmy się. U kolegi Maćka Wudzika też on bardzo pojedynczo kapały przez ten następny dzień. U niego było tych gołębi chyba 6 czy 7 doszło, a później tak już pojedyncze sztuki, ale nawet teraz niedawno doszły jeszcze 2, ale to były sprzed 8 tygodni czy 6 tygodni. No nic. Tutaj możemy się teraz pokusić, bo mamy taki troszeczkę taki już pewien ogląd, jak ta sytuacja w tym roku była, i poprosimy kolegę Mariusza o dokonanie podsumowania tej rywalizacji w tym roku. No więc tak, no sezon ten 2017 wydaje mi się, nie był łatwy nigdzie, prawda, na żadnych, ani na lotach takich i oddziałowych, i tym bardziej na wspólnych gołębnikach. Jakoś nam to wyszło w tym roku, no nie było najgorzej, do finału było ponad 60%, wydaje mi się, że to jest dobra ilość była. Starałem się jakoś tutaj dobrze, fajnie to stado utrzymać. No sam finał, tak jak Krzysiu widziałeś, rejestrowałeś, ciężki bardzo finał. Fajny był, ale to fajne było, bo właśnie nie było czegoś takiego, że przylatują gołębie w grupie i nagle jeden taki szczęściarz wchodzi, tylko ten pierwszy gołąb, kolegi, przy okazji go pozdrawiamy, kolega Czarka Kasperskiego, tak. Pierwszy, ale to był z drużyny numer 2 i to był troszeczkę dla niego pech też, bo kolega Kasperski miał 4 gołębie razem z tych 74, niestety się rozłożyły te gołębie w dwie drużyny. Wygrali koledzy drużynowo z Dobczyc. Tak. Wspólny gołębnik Dobczyce, tak, kolega Piwowarczyk, tak, pozdrawiam kolegów, tak. On miał, a Cezary czekał, żeby czekał, jak się, tak. Coś dojdzie, no niestety doszło, ale z innej drużyny. Były 3 drużyny, które miały szansę, tak, był kolega Boski też, on też był, prowadził, prawda, po 3 lotach i drużynowo i też miał szansę, no niestety nie doszedł ten jeden gołąbek jego, być może jeszcze dojdzie, ale chyba tak liczyłem mniej więcej prędkości, to już raczej by nie było możliwości, chociaż do jutra jeszcze wszystko możliwe, tak. Także mówię, no tak jak wspomniałeś, kolega Czarek tu miał no, 2 z jednej, 2 z drugiej, ale mówię, podsumowując nawet sam finał, tak, sam finał, bardzo ciężki finał, gołębie leciały pod wiatr. 385 km, 7 godzin, to wydaje mi się, że dla młodych gołębi to jest bardzo duży. A jeszcze widzieliśmy, jak siadały, miały takie opuszczone skrzydła, widać było, że są zmęczone, tam pojedyncze się trafiały takie, że widać było, że przyleciał, tu szybko wszedł, ale dużo było takich, co naprawdę zmęczone były i nawet miały takie troszeczkę, słaniały się na nogach i problemy z wejściem. No ale to o tym świadczyło, te 7 godzin lotu, 900 chyba bodajże, 80 czy... 900, tak, ponad 900 była prędkość chyba taka ten gołębia, no. Czyli widzimy, że nie było za szybki wcale ten lot. Może teraz pokażemy, Mariusz, te gołębie, proszę, bo bardzo, wtedy nie nękaliśmy ich. To wejdź w ty pierwszy, pokażesz nam. Mamy tutaj te gołębie. Teraz je przygoniłeś do jednego boksu, czy jak? Nie, są jeszcze dwóch, tak jak wchodziły tak sobie, jedna strona, druga strona, ale mam je tak pogromadzone bardziej, także... O, sobie popatrz. Widzisz i odczarowałeś. Nie widzę, bo jest jak się zzywa ciemno. Przepraszam, patrz, teraz nie odczarowaliśmy, jednak Janek, kolega, odczarował. No, Eugeniusz Cichalewski w międzyczasie doleciał o godzinie... 15.22, a mamy 15.50, czyli nie zwróciliśmy uwagi. Tak, no czyli widzimy, że jest 75 sztuk.
Także jednak odczarowany, jednak twój reportaż tak, coś wiedział, że przejadę i ten gołąb, jak się nazywa, doleciał. Dobrze, popatrzmy. O, tutaj mamy też jedne gołębie. To są jakieś twoje inne. O, ale tu mamy te gołębie, które wchodziły. O, tu widzimy, o, taki się wrzuca w oczy, ten czarny, ten biały, ale też mamy wiele, wiele innych tutaj ptaków. To jest około 20 kilka sztuk, tak? Białych nie było dużo, to jest biała, to jest kolegi Czarka. Czarka, tak. Sprawdzaliśmy, to było tego gołębia, on zawsze, kiedy to gołąb przyleciał, Czarek dzwonił i się dowiadywał od swojego pracownika, który tam był, czy to kolega, po czym ten gołąb jest, ten pan sprawdzał w zeszycie. Widzę, mają puste karmiki, tak? Już karmienie dzisiaj miały? Tak, miały karmienie, ale jeszcze będą mieć jedno karmienie, teraz musimy gołąbki przygotować. Ale widzę, nie są wcale takie, żeby się jakoś pierzyły wybitnie, czy coś, są w bardzo ładnym stanie, czyli dość szybko chyba wstawimy na internet, na sprzedaż na aukcję. Myślę, że tak, jak tylko sesja zdjęciowa przejdzie. Tutaj kolega Tomasz nam będzie, kolegi zdjęcia, kolegi Tomasza możemy tutaj teraz oglądać. Kolega Tomasz i jeszcze drugi kolega, z którym współpracujemy, czy z Pasji Gołębi, czy kolega, drugi tam, no zaraz sobie przypomnę na imię i nazwisko, Grzegorz, o właśnie, oni mają tam u nas swoje takie banery, można sobie takie zdjęcia zamówić, a zobaczyć jakość, jakie oni zrobią zdjęcia, czy to są właśnie na tej Fundacji Ludzki Gest, te zdjęcia gołębi, które tam zamieszczamy, są właśnie przez niego wykonane. Dobrze, popatrzmy, ile tutaj mamy, naprawdę w bardzo dobrej kondycji są teraz. Jeszcze przejdziemy na drugą stronę, pokażemy, tam jest tak. Druga część gołąbków, tak. To może przejść, ja przejdę pierwszy, tutaj zobaczymy. No. Tak. O, tutaj druga część jest. O, tutaj są też te gołębie, wszystko. To jest w tym przedziale, jak mówię. Tak. Tu jest ich więcej zdecydowanie. Tak, paczka jest. Widzimy białego też. Ten biały to też kolegi Kasperskiego? Nie, to nie. Drugi biały to jest tego teamu Afterholderskiego, tak? Ten, który te trzy gołębie pod rząd co przyszły. No, także tutaj mamy też tego, ale bardzo się cieszę, żeśmy odczarowali ten gołębie. No, to jeszcze może coś będą przyletywać. Jednak gołębie walczą, bo musiał przyjść z tipesem, bo skoro się odbił, to musiał przyjść z tipesem, tak? Bardzo, no tak jak mówię, gołąbki fajnie wyglądają, pójdą na pewno na aukcję. Myślę, u Krzysia będą wystawione. Myślę, że 70 kilka sztuk, także je sobie szybko poradzimy, zobaczmy. O, tu są jeszcze, naprawdę są w bardzo dobrej kondycji teraz widzę. No, tak o, zobaczmy, ale zobaczmy co ciekawe, bo w innych gołębnikach widzieliśmy, one są bardzo takie silnie rozpierzone. Tutaj jakieś specjalnie stosowałeś coś metody, żeby tak się nie rozpierzyły? Po prostu no, tak były prowadzone. To pewnie coś nie chcesz nam powiedzieć, ale coś takiego tam używałeś, co przytrzymało im te trochę pióra, ale widzimy bardzo ładne one są. No, późny okres jest, dlatego one musiały dobrze wyglądać i wiesz, finał był. Niestety był ciężki. To też musiały dobrze gołębie wyglądać na ten finał, żeby one sobie jakoś radziły. A jakie plany masz w przyszłym roku? Będziesz już podjąłeś decyzję, czy będziesz też organizował? No nie wiem. Zobaczymy to może. Dajmy Mariuszowi czas do namysłu. O tak. Dobra, okej, że nie ciągnie za język. Dobra, to czyli bierzemy tak. Dziękujemy na razie. Czy coś jeszcze dodajemy? No jeszcze chciałbym podsumować, wiesz, tak na koniec. Wiesz co, tak, chciałem podziękować kolegom, którzy mi pomagali, tak? Powiem koledze Mirkowi. Za jego cierpliwość. Nazwisko? Nie powiem, nazwiska możemy sobie nie życzyć. Za jego cierpliwość, będzie wiedział o kogo chodzi. Naprawdę myślę, że odwalił też kawał dobrej roboty tutaj na tym gołębniku. Kolegom, którzy mi pomagali w kosztowaniach, w wywożeniach i tutaj także. Podziękujmy może tym, co pojechali do Niemiec. Też właśnie chciałem wymienić tutaj kolega Zbyszek, kolega Czarek, kolega Dawid, kolega Stasiu. Po prostu no, pomagali mi tutaj fajnie. Cieszę się, że skończyło się w ten sposób, a nie w inny, że no, jakąś, nie jakoś tam dużo. Nie było jakiejś wielkiej bomby jak to niekiedy bywało. To zawsze łatwo się tak każdemu, kto nie prowadził wspólnego gołębnika, takie coś ocenia, ale wierzcie mi koledzy, tutaj, tym bardziej, że patrzmy tutaj na statystykę, tych gołębników już w Polsce od wielu lat obserwujemy, jest dużo różnych, jedne powstają, jedne upadają, są nowe co chwilę. Każdy z hodowców, który zakłada taki gołębnik, robi to oczywiście z myślą, żeby te gołębie pokazać, jak to się dobrze je prowadzi, wszystko. No niestety nie zawsze się to udaje. I efektem tego są właśnie takie duże straty. My tutaj aż takich nie mieliśmy, tym bardziej, że ten lot naprawdę był ciężki, a jak widzimy, te gołębie są w bardzo dobrej kondycji teraz. I jeszcze mam taką prośbę też i taką sugestię dla widzów, dla hodowców, dla uczestników. Mamy tutaj gołąbka, który wrócił nam z finału, to był gołąb z drużyny charytatywnej, czyli tam dla Hani Bogdanowicz. Hani to było tak. Tak. I co chciałem powiedzieć, z zeszłego roku, w zeszłej edycji był też taki gołąbek kolegi Sylwka Czechowicza, który nam po finale wrócił i wrócił mi ten gołąbek na wiosnę i chciałbym go też
Chciałbym go też w tym roku przeznaczyć na aukcję, dlatego też zachęcam kolegów. Czyli będzie jeden gołąb z zeszłego roku. Będzie z zeszłego roku. Ja bym go pokazał, może Krzysiu. To pokażemy. Bardzo fajny, może tutaj mam go, bardzo fajny gołąbek, naprawdę. Rozmawiałem z kolegą Sylskiem, zgodził się i co chciałem nadmienić, całkowity dochód z tego, z tej aukcji, za ile będzie wylicytowany, całkowity dochód przeznaczamy dla rodziców, dla tej dziewczynki. Także... Dobrze, czyli to sobie tam zaraz go zobaczymy, to teraz przejdziemy, pokażemy tego gołąbka. Tak, pokażę, tutaj jest zaraz. Kolega miał go tu przygotowany wcześniej, popatrzmy, to jest gołąb jakiego koloru, jaki numer ma, przepraszam? Już podajemy, to jest tak, gołąbek 4016 226 numer oddziału. Tak. To gdzieś tu z okolicy. To jest z Kierniewice, kolegi, tak wspomniałem wcześniej, Sylwka Czechowicza, on w zeszłym roku leciał w drużynie Złote Skrzydło. Bardzo ładnie jest, widzę teraz też, pierwić dopiero się chyba będzie, nie? Bardzo ostatnie lotko ma do rzucenia, także bardzo fajny gołąbek, proszę, taki na jasnym dziubeczku. To jest samczyk? Samczyk jest, tak. Pochodzenie mamy, przeleciał, kolega obiecał, że przyśle, przeleciał wszystkie loty włącznie z finałem, zaczął się na finale. To co ty mówiłeś wtedy. Tak, i przyleciał po tym, jest, pójdzie na aukcję, naprawdę bardzo fajny gołąbek, ładnie zbudowany, piękne skrzydełko, także myślę, że ktoś będzie miał pociechę, tak. Czyli tak jak kończąc naszą tutaj wizytę, relacje, podsumowanie tegoroczne, czy będzie w przyszłym roku, to się dowiemy, wierzymy jeszcze, jak kolega, tutaj popatrzmy, 75 sztuk gołębi, które są tutaj podbite, ale przy nas akurat, znaczy przy nas to może nie, ale troszeczkę przed naszym przyjazdem tutaj ten gołąb doleciał, może się rozwiąże jakiś woreczek tutaj gdzieś tam i te gołębie będą teraz więcej dochodzić. Miejmy nadzieję, bo to takie, że tak powiem, wśród hodowców jest takie pożegadło, że gołębie przeważnie przylatują na wieczorowe karmienie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, dzisiaj jeszcze coś doleci. Szkoda, no do tego gołębie już nie będą latać, one sobie może gdzieś tam jak u kolegów będą duże woliery, ci co będą je będą trzymać. No szkoda, że tak się z takimi gołębiami dzieje, to my zabieramy im tak naprawdę takim młodym, one przylatują, żeby później więcej nie latać. Taka prawda. Także na razie dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia i dziękujemy za emocje, które kolega nam tutaj na wspólnym gołębniku zapewniał w tym roku. Dziękujemy. Ja też jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom, obserwatorom, życzę wszystkim nagrodzonym, także wszystkim... A było tych jeszcze, przypomnijmy, bo na imprezie, na tym locie finałowym mieliśmy kolegów z Ostrołęki, których pozdrawiamy, kolegę Ogrodowskiego, też tutaj spod Kutna pozdrawiamy, też innych kolegów, którzy tutaj, o ich gołębie dużo przychodziło z Wielunia, byli koledzy z okolic Kępna, tam do Ostrzeszowa. Nie sposób wszystkich wymieniać po imieniu. Dużo. Tak, było fajnie, bardzo się cieszę, że... I pogoda że dopisała. Bardzo, tak, pogoda nam dopisała, koledzy bardzo poważnie, fajnie podeszli do tematu, przyjechali, kibicowali razem z nami tym przylotowi gołębi, także... Widzieliśmy, że też taka nerwowość była, bo kiedy się spodziewaliśmy tych gołębi o tej godzinie, tego bodajże 15, pierwsze, to niestety musieliśmy troszeczkę jeszcze na nie poczekać. Ale na tym te emocje polegają. Dziękujemy bardzo wtedy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot, dziękuję bardzo.